Kluczowym elementem dla właściwego szczelnego montażu jest odpowiednie przygotowanie ościeży. Ono ma polegać na przede wszystkim wyrównanie strony wewnętrznej oraz w momencie, kiedy będziemy wyklejali folię od strony zewnętrznej, które mają zachodzić na tą płaszczyznę, musimy przygotować opaskę w ten sposób, wyrównując cały otwór po obwodzie. W naszym przypadku będziemy stosowali podwaliny z glinerytu, które będą stawiane też na idealnie wypoziomowanych otworach dolnej części. Do wyrównania ościeży używamy zaprawy cementowej lub kleju. Nie wolno używać zapraw zawierających gips. Pracę należy zacząć od wyznaczenia poziomów dolnej części wszystkich otworów okiennych. Możemy to wykonać, nabijając dwie deski, gdzie ich krawędzie wyznaczać będą poziom. Pomiędzy nie nakładamy zaprawę, wyrównując ją do tego poziomu. W przypadku ściany z ceramiki posiadającej otwory możemy najpierw położyć na nią siatkę, aby zaprawa nie wpadała do środka. Przydaje się to przy użyciu cienkiej warstwy kleju. Idealny poziom jest elementem obowiązkowym w przypadku stosowania ciepłych parapetów. Boki i górę ościeży musimy wstępnie wyrównać, uzupełniając znajdujące się w niej ubytki i zamki oraz usunąć wszelkie elementy wystające czy brudne.